Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy ptiet polu nie płocą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów. Dzień dobry kochani, cotygodniowa porcja Lwowa w waszych odbiornikach to Studio Lwów z Kuriera Galicyjskiego, ze studia Kuriera Galicyjskiego ze Lwowa, przy mikrofonie Artur Żak, Karina Wesoczańska realizuje za szybą audycję ze Lwowa, Dariusz Perku-Konkol pilotuje całą audycję z Warszawy, ostatnia audycja Studia Lwów w tym roku. Nasz redaktor naczelny pan Wojciech Jankowski przemierza teraz przez Tworza, podróżując z Warszawy do Lwowa, a my realizujemy dla was ostatnią audycję lwowską w tym roku na antenie Radia Wnet. Radio Wnet dociera do Warszawy, Krakowa, Wrocławia i od niedawna Białegostoku, a przy pomocy internetu wszędzie tam, gdzie jest możliwość odbioru światowej sieci. Kochani, na początek taka informacja tradycyjna w tym roku. COVID i statystyki. Na Ukrainie robią coraz więcej testów. Jeżeli chodzi o statystyki z ubiegłego dnia, to około 8 tysięcy zakażonych, nowych zakażonych mamy, więc to są statystyki podobne do statystyk polskich. Polska dla Ukrainy jest w strefie zielonej, a znaczy to tylko tyle, że wjeżdżając na teren Ukrainy z terytorium Polski, nie trzeba mieć testu ani poddawać się kwarantannie. Wystarczy do paszportu posiadać ubezpieczenie kosztów leczenia ze zwyżką za powikłania COVID-u. Niestety bardziej negatywna informacja, że każdy, kto wróci z terenu Ukrainy, niezależnie od środka transportu, czy to będzie transport zbiorczy, czy też indywidualny, trafi na 10-dniową kwarantannę w Polsce. To jest ta niemiła informacja. Jeżeli chodzi o Lwów, to atmosfera świąteczna jest praktycznie jak co roku, bo należy zaznaczyć, że tutaj mamy wszystko zawsze razy dwa. Dwa kalendarze liturgiczne, więc dwa razy święta. W różnych miejscach miasta są kiermasze świąteczne, więc ta atmosfera jest widoczna i odczuwalna. Nawet na Sylwestra zniesiono ograniczenie co do pracy lokali. Miało być do godziny 2 w nocy. Ten zakaz został zlikwidowany, więc prawdopodobnie bale noworoczne też się odbędą. Pewnie troszeczkę w zmienionej formie jak co roku, ale jednak się odbędą. Teraz jesteśmy w takiej świątecznej atmosferze, a święto to nie tylko bale, to nie tylko spotkania ze znajomymi i rodziną, to nie tylko prezenty, to nie tylko kiermasze, nie tylko przedstawienia i inne rodzaje aktywności, które mają nam umilić życie. Święta to także możliwość dzielenia się z bliskimi tym, co jest najważniejsze i najlepsze. W tym przypadku pomoc jest bardzo ważna. Pomoc i pamięć o drugim człowieku. Za chwilę będziemy mogli wysłuchać krótkiej wypowiedzi konsul generalnego Rzeczypospolitej pani Elizy Dzwonkiewicz, która podsumuje akcję Polska Pomoc. Polska Pomoc to jest akcja finansowana przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, Fundację Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która z założenia miała zadanie wspierania reform demokratycznych, reform samorządowych. W tym roku troszeczkę zmieniła swoją działalność. W tym przypadku, tak jak praktycznie każda z instytucji w roku covidowym, że tak powiem, musiała troszeczkę zmienić swoje priorytety i najważniejsza w tym wypadku właśnie jest pomoc, solidarna pomoc wszystkim naszym sąsiadom, w tym przypadku Ukrainie. Za chwilę pani Eliza Dzwonkiewicz powie kilka słów, podsumowując akcję roku 2020. Naszym stałym partnerem w udzielaniu pomocy w walce z pandemią jest Fundacja Solidarności Międzynarodowej. I w zasadzie od początku, już w kwietniu, rozpoczęliśmy współpracę ze szpitalami w obwodzie lwowskim. To były szpitale wojskowe, szpitale wyznaczone jako te, które mają właśnie leczyć chorych na COVID. I tam przekazywaliśmy zarówno sprzęt medyczny, fachowy, jak i te wszystkie materiały, które najszybciej się zużywają. Maseczki, ręki,
rękawiczki, płyny dezynfekcyjne. To wszystko staraliśmy się przekazać tam, gdzie były największe potrzeby i gdzie wcześniej robiliśmy rozpoznanie, że ten sprzęt będzie potrzebny. Jeszcze na przykład teraz w grudniu razem z Fundacją Pomocy Maltańskiej przekazywaliśmy respirator i to jest bardzo fachowy sprzęt. To jest trzeci w województwie iwano-frankiwskim takie urządzenie, które naprawdę ratuje życie. Wielofunkcyjne, które jest wykorzystywane w najcięższych przypadkach i pierwszy taki aparat, który trafił do szpitala w Iwano-Frankiwsku, już 3 godziny później uratował człowiekowi życie. Także ta pomoc jest też bardzo potrzebna i oczywiście w skali całej Ukrainy jest to kropla w morzu potrzeb, ale dla tego konkretnego szpitala to jest sprzęt niezwykle wartościowy, niezwykle ważny. My musimy się uczyć tej prawdziwej solidarności, nie tylko mówić o niej, ale musimy faktycznie tak działać, żebyśmy rozumieli, że jeśli jest ogromne zagrożenie, któremu nie podoła jedno państwo, to wtedy tylko wspólna walka może przynieść efekty. My jesteśmy państwem sąsiadującym z Ukrainą, jesteśmy bardzo blisko, mamy bardzo dobre relacje i chcemy razem zwalczać także skutki tej pandemii. Musimy się uczyć tej prawdziwej solidarności, powiedziała konsul generalna Rzeczypospolitej, pani Eliza Dzwonkiewicz. Faktycznie, właśnie musimy się uczyć tej solidarności, musimy o niej przypominać, a solidarność to jest jednak idea ponadczasowa i uniwersalna. Niezależnie od tego, jakiego światopoglądu jesteśmy, jaką religię wyznajemy, solidarność powinna budować nasze relacje. Na daną chwilę to usłyszeliśmy o pomocy instytucjonalnej. Wiele instytucji pomaga ludziom tutaj na Ukrainie, nie tylko Polakom, ogólnie obywatelom Ukrainy na różnych szczeblach. W tym roku niestety wiele instytucji, wiele stowarzyszeń nie miało możliwości dotarcia bezpośrednio do odbiorcy z powodu właśnie kwarantannowych, z powodu utrudnień w przekraczaniu granicy, ale jednak każdy na swoim poziomie taką pomoc, taką bliskość, możliwość bliskości ludzi organizował. I tutaj chciałbym powiedzieć o corocznej takim wydarzeniu, które organizuje Caritas Archidiecezji Lwowskiej. To jest wieczerza. Wieczerza dla ludzi ubogich i przede wszystkim też samotnych, tak? Tych, którzy chcą się poczuć w gronie rodziny, przynajmniej na te święta. W tym roku niestety taka uczta, taka uroczystość nie mogła się odbyć, ale Caritas załatwił to w zupełnie inny sposób. Bez wieczerzy przekazał paczki żywnościowe i ciepłe posiłki dla osób potrzebujących. Na ten temat za chwilę wypowie się metropolita lwowski, arcybiskup Mokrzycki. Święta Bożego Narodzenia są świętami rodzinnymi, są świętami radosnymi i są świętami, kiedy Chrystus przychodzi do każdego człowieka i do tych zamożnych, bogatych, do tych zdrowych, silnych, ale w sposób szczególny w tym dniu musimy pamiętać o ludziach samotnych, biednych, chorych, opuszczonych, o domach dziecka, o szpitalach. I tutaj w naszej archidiecezji także mamy wiele takich ośrodków, a między innymi tutaj kuchnia prowadzona przez nasz Caritas, w której pracują siostry Albertynki i osoby świeckie. Każdego dnia tutaj biedni z Lwowa przychodzą około 120 osób, aby otrzymać ciepły posiłek. A dzisiaj, kiedy panuje pandemia, ta Wigilia ma troszeczkę inny wymiar. Przykro nam, że nie możemy ich ugościć za stołem, ale spotkaliśmy się tutaj w ich domu, bo każdego dnia tutaj przychodzą, aby złożyć im życzenia, podzielić się z nimi symbolicznie białym opłatkiem i obdarować ich takimi symbolicznymi darami, które napełnią ich serca radością i pokojem, a wiemy, że tego bardzo potrzebują, zwłaszcza tutaj u nas na Ukrainie, kiedy jeszcze jest dość wielka bieda i każdy gest życzliwości i dobroć serca jest tutaj dla nich ważny. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? W Lwowie, gdzie śpiewy przed kolonii płocą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów. No właśnie, tylko we Lwowie.
Usłyszeliśmy najważniejszą osobę w kościele rzymskokatolickim na ziemi lwowskiej, a mianowicie wypowiedział się metropolita arcybiskup Mokrzycki. A za chwilę chciałbym Państwu puścić niedługą wypowiedź księdza Wisława Dorosza. To jest osoba, która na co dzień pracuje z osobami potrzebującymi pomocy. To jest właśnie jeden z przedstawicieli Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego ziemi lwowskiej. Wśród różnych projektów, które prowadzimy w naszej działalności Caritasu Spesu Archidiecezji Lwowskiej, ten projekt jest taki bardzo szczególowy ze względu na tych ludzi, którzy tutaj w Lwowie zostali jako już starsi, bez rodzin, sami. Są to ludzie z naszych parafii. Ich każdego dnia tutaj przyjmujemy, dając im posiłki, ale też i nasze ciepło, które możemy dać przez dobre słowo i przez pomoc. Chciałbym tutaj w tym miejscu tak jakoś w sposób szczególny podziękować naszym rodakom z Polski, różnym organizacjom, przez które utrzymujemy pomoc w postaci żywności. Wśród tych różnych projektów, gdzie karmimy, dajemy jeść i we Lwowie, i w okolicach, szczególnie tutaj właśnie trafiają do tego miejsca, trafiają ta żywność. Dlatego też przez Caritas Polska, przez organizację Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i przez innych dobrych ludzi z Polski trafiają do nas tutaj produkty. Za to bardzo dziękujemy. Na te święta i na Nowy Rok Pan Bóg niech nam wszystkim błogosławi, szczególnie w tym czasie trudnym, niespokojnym, abyśmy mogli w rodzinie, co tak bardzo teraz chyba każdy potrzebuje, w rodzinie i w cieple przeżyć te święta. No właśnie, rodzinnych i ciepłych świąt także redakcja Kuriera Galicyjskiego Wam wszystkim życzy. Tak jak mówiłem na początku, we Lwowie mamy zawsze święta co najmniej podwójne. Grudzień to jest miesiąc, w którym praktycznie Lwów od pierwszego zaczyna świętować, bo nawet jest takie przysłowie, że od Romana do Jordana ukraińska Ramadana, czyli mniej więcej półtora miesiąca jest poświęcony na świętowanie i niech każdy, kto chce załatwić jakąś bardziej poważną rzecz, o tym zapomni. Tutaj jeszcze tak kończąc naszą krótką audycję, niejako tradycję zapoczątkowałem w ubiegłym tygodniu, bo w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy audycję kolędą lwowską, którą zaśpiewały przepięknie dzieciaki z lwowskiej bazyliki, tak zwane lwowskie iskierki. A w tym tygodniu też chciałbym Was pożegnać taką wyjątkową kolędą. Kolędą, która została napisana specjalnie do takiej okazji, dosyć z jednej strony smutnej okazji, ale z drugiej strony okazji, która napawa otuchą i pozwala spojrzeć do przodu pozytywnie, żebym tak to określił. Słowa do kolędy napisał Sławomir Gowin, muzykę Maciej Wróblewski, a aranżację zrobił Dmytro Chwostenko. A mówi tutaj o kolędzie stałego bywalca na naszej antenie, kabaretu lwowskiego, kabaretu artystycznego Czwarta Rano. To jest polsko-ukraiński kabaret, który buduje najbardziej trwałe i najlepsze mosty pomiędzy naszymi narodami. Kochani, na koniec chciałbym jeszcze w swoim imieniu, w imieniu redakcji życzyć wszystkiego najlepszego, samych najlepszości w następnym roku i oby ten rok był lepszy niż ten, albo przynajmniej nie gorszy. Kłaniam się, za tydzień znowu się słyszymy na falach Radia Wnet w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku i wszędzie tam, gdzie dociera internet. Kłaniam się nisko i pozostawiam Was z piękną kolędą. Kiedy Pan Bóg tupnie buty, z nieba leci chmura nutek, rozśpiewani aniołowie w dłoni łapią je we Lwowie. I anielskim swym ołówkiem każdą zdobią dobrym słówkiem. Bo wieczorem trzeba będzie głośno śpiewać je w kolędzie. Wiele lat nam przyszło przeżyć, w tyle bajek przestać wierzyć. Choć się los nam oczy śmieje, mamy wiarę i nadzieję, że się jeszcze gdzieś spotkamy i znów razem zaśpiewamy, zachwyceni Bożym drzewkiem, tę babciną stanę.
śpiewkę. Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, dla każdego jest talerzyk. Spójrzcie, rodzi się dziecinka, jest to płatek i choinka. Nie szukajmy ziemskich, nie, liczmy gwiazdki, dzielmy chleb. Gwiazdek świeci dzisiaj wiele, wśród nich nasi przyjaciele. Ich szczęśliwe lwowskie dusze proszą na wieczerze wzruszeń. W gwiazdy nieba pelerynie świat ukryją, nim czas minie. I nadejdzie nasza kolej, zaśpiewajmy im przy stole. Chociaż nie ma ich tu dzisiaj, nie zapadła po nich cisza. Choć na wiecznej są pasterce, ich kolędę słyszy serce. By nam nieba uchylili, by nas kiedyś ugościli. Mówmy sobie dziś odważnie, słowa małe, ale ważne. Czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, dla każdego jest talerzyk. Spójrzcie, rodzi się dziecinka, jest to płatek i choinka. Nie szukajmy ziemskich, nie, liczmy gwiazdki, dzielmy chleb. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko w Lwowie, gdzie śpiewy ptic mulu i płucą ze snu. Tylko w Lwowie. Studio Lwów.